I dzisiaj będzie tak mocno warsztatowo. Będę Wam pokazywał to, co się dzieje, ale najpierw Wam udostępnię mój ekran. Otwórz w przeglądarce cały ekran, ekran Black Friday'owy. Kto zauważył, że mam czarną koszulę, jak przystało na Black Friday? Sam się zacząłem interesować, jak to wygląda z tym Black Friday w Funny Money i z tymi darowiznami. Ja wiem, że Black Friday w Polsce można by powiedzieć, że nie ma do końca dobrej sławy, tak? Bo te promocje czasami nie są promocjami. Oczywiście gdzieś tam są serwisy, które sprawdzają ceny przed Black Friday, po Black Friday i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że w sumie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że to się zmienia, bo sklepy internetowe i nie tylko internetowe uczą się na swoich błędach i zaczynają wprowadzać faktyczne promocje. A druga sprawa, że nawet jeśli ktoś gdzieś tam twierdzi, że ten Black Friday nie działa, nie zmienia to faktu, że zagląda, patrzy, a nuż się trafi coś fajnego. I myślę, że to jest ogromna okazja do tego, żeby wykorzystać właśnie Black Friday do pozyskania darczyńców, którzy, jak za chwilę zobaczycie, są aktywni przez cały rok i te zakupy świąteczne to jest nie taki wielki procent, a raczej mały procent tego, ile oni w ciągu roku mogą Wam przekazać. Dobrze. Przede wszystkim na początek dane. Najlepszy dzień w roku od 3 lat to właśnie Black Friday, tak? Czyli od 3 lat, rok po roku, Black Friday jest najlepszym dniem zakupowym, to znaczy w ciągu tego jednego dnia była największa suma darowizn od zakupów online. I tutaj macie 2018, 2019, 2020. W 2020 to jest 6612 zł 46 groszy w ciągu tego jednego dnia zakupowego i to jest najlepszy dzień w roku. To mówi nam tylko i wyłącznie o tym, że osoby, które korzystają z Funny Money, są wrażliwe na Black Friday i korzystają z Black Friday. To jest jak gdyby potwierdzenie tego, jak korzystają użytkownicy, ale to też przekłada się na osoby, które jeszcze Was nie wspierają na Funny Money, ale mogą do tej grupy dołączyć. I druga rzecz, że Black Friday to jest dopiero początek. Na poprzednim webinarze właśnie na temat darowizn od zakupów mówiłem też o tym, że w tym ostatnim okresie roku najłatwiej jest pozyskać osoby, które będą wspierać Was przy okazji zakupów, bo jest to okres z jednej strony zakupowy, z drugiej strony, tak go nazwę, pomocowy, czy większej wrażliwości na pomaganie, ale to jest początek, gdzie te osoby dołączają do Funny Money, dołączają do wspierania Waszej organizacji i robią to później przez cały rok. Dlatego ja mówię, że to jest początek z jednej strony świątecznych zakupów, bo jak zobaczycie na następnym slajdzie, ta fala idzie listopad, grudzień, czasami się zaczyna wcześniej w październiku. A druga rzecz, że dla osób, które dołączą do Was w tym okresie, jest to początek pomagania przy okazji zakupów online. I tutaj, moi drodzy, dane, czyli to, co ja lubię całkiem bardzo, dane, które lubię wyciągać, to jest wykres użytkowników zarejestrowanych w listopadzie zeszłego roku, czyli osoby, które zarejestrowały się w listopadzie zeszłego roku, nieważne, czy to był 1 listopada, czy 30 listopada, nie ma to żadnego znaczenia. Black Friday w zeszłym roku był 28 czy 29 listopada, czyli jak gdyby pod koniec miesiąca. I tutaj, jak widzicie, te osoby, które zarejestrowały się w listopadzie 2020, w listopadzie i w grudniu zrobiły oczywiście najwięcej darowizn, bo to jest okres zakupowy i tego się nie ma co dziwić, ale przez pozostałe 10 miesięcy roku, czyli do października tego roku, do końca października, te osoby też są aktywne i jak się okazuje, przekazują w ciągu tych 2 miesięcy takich świątecznych zakupów, przekazują moim zdaniem tylko 28% całych swoich darowizn od zakupów w internecie. Czyli 72% darowizn zakupów w internecie od takiej osoby, która dołączy i będzie Was wspierać na Funny Money, powstaje w ciągu roku. Dlatego o tym mówię, że Black Friday to początek przygody dla osób, które dołączą do wspierania Waszej organizacji. Początek przygody z darowiznami od zakupów, która się przygoda ciągnie przez cały rok,
Powiedziałbym, że przygoda ciągnie się latami, bo mamy takich użytkowników, którzy w ten sposób przekazali już organizacjom kilkanaście, nawet jest rekordzista, kilkadziesiąt tysięcy złotych od zakupu w internecie, nie wydając na to ani złotówki z własnej kieszeni. Okej. I teraz komunikaty. Komunikaty to moim zdaniem jest coś, na co warto zwrócić uwagę i warto eksperymentować, które komunikaty u Was lepiej się sprawdzają. Czy jeśli powiecie coś do osoby, która jest skupiona na zakupach, a przy okazji chce Wam pomagać, czy jeśli skorujecie komunikat do osoby, która pomaga Wam, a przy okazji robi zakupy w internecie i będzie tym zainteresowana. Ja Wam za chwilę pokażę przykłady takich komunikatów w dokumencie planu i będziemy mogli sobie to też za chwilę, momencik przedyskutować. Wezmę tylko dokument planu i go tutaj pokażę. Okej. Mówimy o komunikatach. Miałem pokazać fragment, a nie całość. Dobra. Okej. I mamy tu, moi drodzy, komunikaty, tak? Komunikaty do zakupowców. Czym one się różnią od tych komunikatów do pomagaczy? No przede wszystkim tym, że w tych komunikatach unikamy, w komunikatach do pomagaczy unikamy mówienia o kodach rabatowych, o promocjach, o Black Friday też. Zaraz to wyjaśnię. Unikamy mówienia o tym, że oszczędzasz, a mówimy o tym, że generalnie pomagasz. Oczywiście można te komunikaty mieszać, tak? To nie jest tak, że komunikat jednego typu będzie, że trzeba działać tylko i wyłącznie na komunikatach jednego typu. Ja zachęcam do tego, żebyście sprawdzili to u Was i pokażę Wam takie komunikaty w materiałach. Komunikaty do zakupowców oczywiście to są takie komunikaty, które mówią o tych zakupach na samym początku, tak? Czyli zacznij przygodę z Black Giving. To jest, można powiedzieć, że taki trochę miks. Black Friday cały rok. To jest ewidentnie komunikat do zakupowców, tak? Do osób, które złapiemy tym, że one szukają komunikatów o Black Friday, że są wrażliwe na komunikaty o Black Friday, że interesują się tym tematem. Tutaj jest taki ciekawy jeden z komunikatów. Minus 97,5%. Taka okazja nie tylko dzisiaj, tak? Ja to sobie po prostu przerobiłem sobie ten komunikat, bo widzę na przykład ten komunikat jako hasło na grafice, a w, nie wiem, w treści wyjaśnienie, że średnio 2,5% z tego, co i tak kupujesz w internecie, może trafić do naszej organizacji. Czyli dostajesz, można powiedzieć, 97,5% rabatu na pomaganie, bo 2,5% trafia do organizacji. Można w ten sposób zrobić narrację, która zaczyna się od tego, że uderzamy właśnie minus 97,5%. Trudne do uwierzenia, ale komunikat skierowany stricte do zakupowców. Ten dokument i właśnie, to w sumie możemy przejść, przechodzimy od razu do planu komunikacji, bo ma być warsztatowo, więc przygotowałem dla Was taki dokument, do którego dostaniecie później linka, ja go wrzucę też na grupę fundraiserzy Fani Mani, będziecie mogli sobie go pobrać w dowolnym formacie. Taki dokument, który zaczynamy od tego, że po prostu wpisujemy nazwę swojej organizacji, a druga rzecz, którą robimy, to sprawdzamy, ile dzisiaj, na dzień dzisiejszy, czyli tutaj powinniśmy wpisać w tym momencie tam 18.11, ilu macie wspierających na Fani Mani, i jaki jest Wasz plan, ilu chcecie zdobyć do końca listopada, czyli przez te 12 dni. Zachęcam do myślenia w takiej krótkiej perspektywie, bo łatwiej się planuje, łatwiej się różne rzeczy realizuje. W panelu organizacji, tak jak tutaj widzicie, ta organizacja ma 50 zarejestrowanych wspierających, czyli po prostu w dokumencie wpisujecie, że mamy dzisiaj 50 zarejestrowanych wspierających i
możecie przyjąć na przykład, że chcecie tą grupę powiększyć o 20% czy 30%, na przykład 30%, tak? Czyli chcemy mieć 65 nowych wspierających, 15 osób. Bo pamiętajcie o tym, że to są osoby niejednorazowe. Black Friday wykorzystujemy do tego, żeby te osoby dołączyły do wspierania Was przy okazji zakupów, ale to są osoby, które będą Was wspierać przez cały rok. A te zakupy Black Friday'owe są pretekstem. I teraz co dalej z tym planem? Oczywiście 26.11, czyli następny piątek, to jest Black Friday. Dużo czasu nam nie zostało, żeby się przygotować. Dlatego tu mam dla Was konkretny plan i propozycję, co możecie już od jutra publikować. 19-21 listopada, czyli od jutra do niedzieli, ostrzyż pazurki na Black Week. Materiały do tego są oczywiście w materiałach, do czego za chwilę przejdziemy. 22.11, czyli poniedziałek. Poniedziałek, kiedy się zaczyna Black Friday Week, chociaż pewnie jak zauważyliście, niektórzy partnerzy, niektóre sklepy internetowe ten rozrobił sobie Black Friday miesiąc już tak na dobrą sprawę i zaczęli już na początku listopada, ale im bliżej oczywiście Black Friday, tym tej komunikacji jest więcej. Więc w poniedziałek wrzucamy informacje, czy to do social mediów, czy możecie wysłać mailem o tym, że zaczyna się tydzień okazji do pomagania. Kolejna rzecz, we wtorek wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrowali się na FaniMani i wyrazili na to zgodę, dostają mailing okazję, newsletter okazję. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze, oprócz tego wtorkowego newslettera, będzie jeszcze jeden specjalny związany z Black Friday, ale to, że w ten wtorek wychodzi newsletter od FaniMani do użytkowników, jest dla Was okazją do komunikacji. Czyli na przykład w Waszych mediach społecznościowych możecie zrobić zrzut ekranu z tego newslettera i zapytać, czy dostaliście dzisiejsze okazje do pomagania. I w ten sposób, że tak powiem, zagaić rozmowę, czyli zacząć dyskusję w mediach społecznościowych. Środa jest takim dniem, który ja bym polecał na odetchnięcie. Oczywiście, jeśli w materiałach znajdziecie coś, co chcielibyście wykorzystać, to jak najbardziej, ale myślę, że taki jeden dzień przerwy może się przydać, bo później mamy czwartek i piątek. Czwartek, czyli oczywiście dzień przed to jest często stosowana taka zapowiedź, tak? Czyli już jutro coś się dzieje. Czy jesteś gotowy na jutrzejszy dzień? Tutaj hasło, które być może kogoś z Was zainstaluje, palec pod budkę, bo już za minutkę. Nie wiem, czy pamiętacie tą wyliczankę. Myślę, że to jest hasło, które można wykorzystać w mediach społecznościowych, które jest po prostu chwytliwe, trafi do wielu osób, a z drugiej strony jest też intrygujące, czyli ono nie mówi wprost, nie mówi od razu, o co w ogóle chodzi. W związku z tym osoba, która się zaciekawi tym, zostaje na dłużej i kliknie na przykład w posta, czy otworzy maila, który będzie miał taki tytuł, i zacznie przeczytać, poświęci więcej czasu na przeczytanie, zapoznanie się z treścią, bo będzie ją to interesowało. Ja tak jak się mówi, tak, ciekawość to pierwszy stopień do, dzisiaj bym powiedział, że wiedzy, tak, bo tą ciekawość można wykorzystywać właśnie w taki sposób, żeby przekazać różnego rodzaju informacje. Najlepszym przykładem tego są nagłówki na wszelkiego rodzaju portalach informacyjnych, gdzie nagłówki są tak skonstruowane, żeby nie powiedzieć wprost, o co chodzi, żeby zaintrygować, żeby ktoś po prostu kliknął. I tutaj mamy taką samą zasadę. Szukamy słowa, hasła, czegoś, co przykuje uwagę, nie będzie oczywiste, a po kliknięciu, po wejściu w głąb, będzie wyjaśnienie treści.
Jeden z takich najskuteczniejszych maili, który wysyłaliśmy kiedyś, miał tytuł Ostatni dzwonek. Bardzo prosty tytuł, tytuł, który niewiele mówi, dwa wyrazy tylko i wyłącznie. Jego otwieralność była dwa czy trzykrotnie wyższa niż jakby średnia ze wszystkich wysyłanych newsletterów. Także takiego rodzaju tematy intrygujące wpływają na otwieralność newsletterów, wpływają na otwieralność postów. No i oczywiście dzień Black Friday. Dzień Black Friday ja sugeruję, żeby zacząć od tego, żeby być pierwszym. Dlatego, że w tym dniu osoby, które Was wspierają, czy osoby, które mogą dołączyć do wspierania Was przy okazji zakupów, będą tak czy inaczej atakowane różnego rodzaju komunikatami. Dlatego ten, kto będzie pierwszy, nie wiem, o godzinie 5 po 7 na przykład opublikuje posta czy wyśle newsletter w takim temacie, czy zachęcający do korzystania z okazji do pomagania Black Friday'owych, ten moim zdaniem wygra, dlatego że każda kolejna wiadomość, która będzie w jakiś sposób sugerowała, że jest to związane z Black Friday, no już będzie jak gdyby kolejną wiadomością, tak? Nie będzie tą pierwszą na początku. Black Friday i później mamy weekend, a po weekendzie mamy Cyber Monday. W ogóle nie wiem, ja na przykład Cyber Monday nie do końca kojarzę, tak? Nie jest on tak rozpoznawalny, tak bardzo znany w Polsce jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie Cyber Monday powstał właśnie dlatego, że sklepy stacjonarne miały swój Black Friday, a sklepy internetowe chciały się odróżnić, więc zrobiły sobie Cyber Monday. Dzisiaj obecnie ta różnica się bardzo mocno zaciera. To jest jak gdyby jedna z rzeczy, która zmieniła się też mocno przez pandemię, tak? Że tak czy inaczej zakupy w internecie rosną, tak czy inaczej pierwszym odruchem, jak coś potrzebujemy, jest wyszukanie, nie wiem, na telefonie, czy możemy to w jakiś sposób dostać w internecie. Tak czy inaczej rośnie świadomość w wielu przypadkach czasu, który jest potrzebny na to, żeby zrobić zakupy stacjonarne, względem czasu, który jest potrzebny do tego, żeby zrobić jakieś zakupy w internecie i czekamy tylko i wyłącznie, aż przesyłka przyjdzie do domu albo gdzieś po drodze będziemy mogli ją odebrać. Cyber Monday, taka propozycja, poniedziałek i uśmiech na twarzy. Poniedziałki kojarzą się z tym, że są ciężkim dniem, startem tygodnia. W poniedziałek myślimy o tym, już zastanawiamy się, kiedy będzie piątek. Więc tutaj propozycja takiego hasła, które będzie no, w poniedziałek pewnie dla wielu osób zaskakujące. No i mamy wtorek. Wtorek, który nie wiem, ile z osób z Was. O właśnie, pytanie, ile osób z Was kojarzy Giving Tuesday? Kto kojarzy Giving Tuesday? Napiszcie na czacie, to będzie ciekawa informacja dla mnie. Kojarzę, ale słabo. Aneta kojarzy? Okej, okay, Giving Tuesday. Giving Tuesday to w wielkim skrócie inicjatywa, która powstała w Stanach Zjednoczonych, właśnie trochę w opozycji do Black Friday i Cyber Monday, to powstało jako eksperyment społeczny, czyli skoro branża sprzedaży ma swoje święta, to zróbmy święto organizacji, święto pomagania. Może nie organizacji, bardziej święto pomagania. I to akurat powstało właśnie zaraz, jako święto zaraz, wtorek po Black Friday i Cyber Monday, gdzie zachęca się różnego rodzaju osoby, organizacje, społeczności do tego, żeby pomagać na różne sposoby, żeby mówić o pomaganiu, mówić o dobrych rzeczach, żeby dzielić się tak na dobrą sprawę wszystkim, żeby, nie wiem, pomóc sąsiadowi, żeby, nie wiem, wesprzeć organizację, żeby udostępnić posty jakiejś organizacji. Stąd wzięła się ta inicjatywa, która już dzisiaj jest obecna w ponad 70 krajach na całym świecie. Fundacja Funny Money jest liderem ruchu Giving Tuesday w Polsce, ale o tym nie będę więcej już mówił. Na givingtuesday.pl zapraszam, tam znajdziecie więcej informacji. W każdym razie ten Giving Tuesday to jest doskonała okazja do tego, żeby z jednej strony podziękować wszystkim Waszym darczyńcom za to, że za ich zakupy Black Friday'owe, tak?
takie generalne podziękowanie za to, że poświęcili czas, że pamiętali o Was przy okazji zakupów w internecie. Pomysł, jaki można tutaj zrobić, co można tutaj zrobić, możecie po prostu w panelu organizacji zobaczyć po prostu, kiedy były ostatnie darowizny i możecie na przykład podsumować, tak? Czyli słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za to, że przez ten weekend, czy nawet na przykład cały tydzień, przez cały tydzień z Black Friday otrzymaliśmy od Was, nie wiem, 57 darowizn na łączną kwotę taką i taką. Dziękujemy. Czyli wykorzystać ten wtorek jako podziękowanie, a z drugiej strony ten wtorek, dodając na przykład hashtag, jeśli korzystacie z Instagrama, jeśli korzystacie nawet z Facebooka czy z Twittera, dodając hashtag Giving Tuesday czy givingtuesday.pl, zyskujecie dodatkowe zasięgi. Dlatego, że różne osoby i różne organizacje będą w tym dniu mówić o Giving Tuesday, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W związku z tym każdy, kto obserwuje dany hashtag, będzie, jest jak gdyby większa szansa na to, że dotrze tam do Waszej informacji i w tym momencie docieracie też do zupełnie nowych osób. To samo dotyczy oczywiście publikowania materiałów Black Friday'owych, czyli hashtag Black Friday też jest sposobem na to, żeby gdzieś do tych osób, które są zainteresowane zakupami, dotrzeć z informacją, słuchaj, robisz zakupy w internecie, możesz nam bezpłatnie pomagać. Ok, to teraz tak, to jest plan, dokument, link do tego będzie za chwilę w sumie już jest w materiałach, zaraz Wam go pokażę. O, to może sobie to odświeżę jeszcze. Agata pyta, każdy wtorek jest Giving Tuesday. Nie każdy wtorek jest Giving Tuesday. To jest tylko i wyłącznie jeden dzień w roku. To jest tylko i wyłącznie ten jeden dzień po Black Friday. Wiem, to był też mój pierwsze pytanie. Kurczę, ale dlaczego nie każdy wtorek, tylko jeden wtorek w roku? Z drugiej strony finał WOŚP też jest raz w roku. Co ciekawe, ta akcyjność, ta chęć włączenia się w działania takie raz w roku jest nie tylko w Polsce. No bo jak pokazuje Giving Tuesday, które istnieje od 2012 roku, to się przyjęło na całym świecie jako jeden dzień. Poza jakimś, nie wiem, wyjątkiem, w Indiach jest to tydzień i to jest nie w tym dniu, a jest w październiku z różnych powodów związanych z, jak gdyby, z krajem, no ale jak gdyby poza tym, to jest to jeden dzień w roku i na całym świecie przyjęło się, że jest to jeden dzień w roku. W materiałach, do których link znajdziecie w stopce chociażby, materiały promocyjne, znajdziecie kategorię nową, Black Friday i Cyber Monday. Tutaj możecie kliknąć sobie i pobrać ten plan komunikacji, czyli dokładnie ten dokument, który ja Wam przed chwilą pokazałem. Możecie go sobie skopiować, pobrać. Jeśli korzystacie z Gmaila, to wystarczy, że tutaj klikniecie i automatycznie zrobi Wam się kopię tego dokumentu. Jeśli nie korzystacie z Gmaila, możecie po prostu go pobrać jako dokument wordowski. I wszystkie materiały, które tutaj są, i z tego co widzę, jeszcze nie ma wszystkiego. Jeszcze tutaj dzisiaj i jutro parę rzeczy dotrze, ale każdy z tych materiałów jest tak na dobrą sprawę przypięty do określonego dnia, czyli tutaj mamy 17, czyli wczoraj. Jeśli nie opublikowaliście jeszcze niczego, to możecie spojrzeć na ten właśnie post. Gotowa treść, którą możecie wrzucić. Gotowa treść, odliczamy do Wielkiego Święta Zakupów. Treść skierowana stricte do osób kupujących w internecie. Jeśli chcecie, możecie skorzystać z szablonu Canva i to hasło po prostu przerobić. Co jest ważne, to jest animacja, czyli coś, co jest preferowane przez Facebooka, jeśli chodzi o budowanie zasięgów. Kolejny tekst, również taki zakupowy, chociaż w treści jest informacja o pomaganiu. Grafika jest zakupowa, automatycznie możecie wygenerować animację z logotypem, to też jest animacja, albo
tak jak w poprzednim przypadku, szablon Canva i zmodyfikować. Kolejna rzecz, tutaj już na 22, skorzystaj z wygodnej listy okazji i tu jest coś, co chciałem Wam pokazać, że na funnymoney.pl łamane przez okazję pojawiła się kategoria Black Friday i tutaj w tej kategorii Black Friday na bieżąco dodajemy okazje, różnego rodzaju kody rabatowe, informacje o tym, co w danym sklepie jest na przykład przecenione. I z tej strony możecie po prostu korzystać, tak? Czyli wrzucić linka do tej strony jako zachęta dla osób, które robią zakupy w internecie, jako zachęta do tego, żeby zajrzeli tam, skorzystali z kodów i tak na dobrą sprawę, jeśli nie mają wybranej organizacji do wspierania i tutaj wejdą, to w procesie i tak przejdą do, i tak przejdą za chwilę do wyboru organizacji. Czyli taka osoba, która tutaj wejdzie, tak czy inaczej trafi do wybrania organizacji do wspierania. I kolejna grafika, to też jest animacja Black Friday, to wiele okazji do pomagania. No to już jest stricte przeznaczone do pomagaczy, do osób, które są wrażliwe raczej na pomaganie, ale z drugiej strony trochę do tych zakupowców, chociażby ta metka na grafice czy samo hasło Black Friday sugeruje zakupy. To jest tak samo też animacja do pobrania i ona też prowadzi, jak tutaj widzicie, jest link wstawiony do okazji. Kolejna rzecz, która tutaj jest, to jest wiadomość na WhatsAppie, Messengerze bądź dowolnym innym komunikatorze. I to jest taki sposób na to, żeby pozyskać bezpośrednio kilkanaście osób, które będą Was wspierać przy okazji zakupów. Ja do tego zachęcam, dlatego że wiadomo, taka relacja bezpośrednia jest najbardziej skuteczna. Jeśli napiszecie do kogoś indywidualnie, to wiadomo, że nie jest to, nie wiem, newsletter wysyłany do wszystkich, czy też wiadomość wysyłana do wszystkich, możecie tą treść skopiować i wrzucić ją do maila. To jak gdyby nie ma żadnych przeszkód. Z tym, że zwracam uwagę na to, aby było to bardzo spersonalizowane i aby zadać odpowiedni tytuł, a być może na wstępie tego maila nawiązać do jakiejś wcześniejszej komunikacji, do rozmowy z daną osobą. Tu jest taka treść, którą oczywiście jest propozycją treści, możecie ją po prostu skopiować, wyedytować, wysłać na dowolnym komunikatorze, czy wysłać mailem do wybranych osób. Do tego zachęcam, aby jako to zrobić jako pierwszy krok, czyli zobaczyć, ilu macie wspierających i z tych, których planujecie tutaj zdobyć, na przykład 15, załóżmy, a może 30, tak? Przyjąć, że nie wiem, 30%, czyli 5-6 osób chcemy zdobyć poprzez kontakt bezpośredni. I można to w bardzo prosty sposób policzyć, nie wiem, wyślecie 10 wiadomości i będziecie wiedzieć, jakie są reakcje w przypadku wysłania 10 wiadomości, to myślę, że 50% osób, która jeszcze o tym nie słyszała, dołączy do Was i wracam do tego, będzie Was wspierać przez cały rok. Kolejna grafika, już taka związana troszeczkę po Black Friday, związana stricte z Mikołajem. Ile darowizn przekazuje Mikołaj? To moim zdaniem jest fajne, bo z jednej strony mówi o troszeczkę, uderza do zakupów, ale jest głównie skierowany do pomagania. Tak? No, mówimy o darowiznach, Mikołaj przekazuje darowizny. Myślę, że to jest treść, której rzadko gdzie znajdziecie taki pomysł na to, żeby Mikołaj przekazywał darowizny. No i kolejna rzecz wymyślona tutaj przez ekipę marketingową Funny Money, która myśli nad tymi hasłami. Zamawiaj prezenty, kochany Mikołaju, zamawiaj prezenty online i podaruj nam bezpłatną darowiznę. Tak? Czyli list do Mikołaja, żeby zamawiał prezenty w internecie z darowizną dla Waszej organizacji.
To jest część materiałów, bo wiem, że jeszcze co najmniej dwie grafiki, dwa materiały są w trakcie. Zapraszam Was tutaj, nawet wrzucę linka na czat w tej chwili. Od razu macie linka na czacie. Możecie pobrać sobie tutaj ten plan komunikacji. Zachęcam do tego, żeby sobie po prostu w tym dokumencie napisać, co chcecie zrobić, co jest potrzebne Wam do tego, żeby to osiągnąć. Jeśli macie potrzebę korzystania z różnego rodzaju zdjęć, macie pomysły na swoje hasła, to ja tutaj wrzuciłem linka do Pixabay. Pixabay, z którego korzystam, które zresztą ta grafika z prezentacji jest właśnie z tego serwisu. Ten człowiek na starcie wyścigu jest właśnie z tego serwisu. To możecie sobie pobrać te bezpłatne grafiki i je wykorzystać w swoich materiałach. Tutaj to wyciągnę, bo jest to szablon udostępniony online, więc nie będę go edytował. OK. I to jest tak na dobrą sprawę kluczowe tematy na dzisiaj. Jestem otwarty na Wasze pytania, ale zanim jeszcze przejdziemy do pytań, to jest jedna rzecz, której tytuł brzmi reklama. Już Wam mówię, o co chodzi. W reklamie chodzi o to, że mamy tylko i wyłącznie do Was, do osób, które są dzisiaj, teraz na tym webinarze, tutaj na Click Meeting, czy też na Facebooku, propozycję, że wesprzemy Wasze działania w mediach społecznościowych płatną reklamą. Czyli jeśli opublikujecie posta na temat, że można Was wspierać przy okazji zakupów w internecie, możecie sobie wybrać dowolnego posta z materiałów, możecie stworzyć własnego posta. Najważniejsze jest to, żeby generalnie przekaz był taki, że chcecie w ten sposób, tym postem pozyskać osoby, które będą Was wspierać przy okazji zakupów w internecie, to my tego posta wesprzemy płatną reklamą. Budżet na taką płatną reklamę jest do 100 zł na organizację. To zależy tak na dobrą sprawę od tego, ile macie fanów, jaki de facto zasięg Facebook nam jest w stanie zaproponować, tak na dobrą sprawę. I jest to ograniczone do 10 osób, do pierwszych 10 osób, które wyślą mi maila z proponowaną treścią posta i tylko i wyłącznie tym. Czyli jak macie pomysł na treść posta, to napiszcie ją po prostu w mailu, wyślijcie to na marek@funnymoney.pl. I do pierwszych 10 osób, które wyślą, wesprzemy Wasze działania po prostu płatną reklamą na Facebooku. Będzie to wymagało jakby udostępnienia fanpage'u w takim trybie reklamowym, także my będziemy mogli tylko i wyłącznie wspierać działania reklamowe, nic nie będziemy mogli publikować ani, nie wiem, tam zmieniać na Waszym fanpage'u, tylko i wyłącznie będziemy mogli właśnie uruchomić tą reklamę, ale to jak gdyby tylko i wyłącznie tyle. Pierwsze 10 osób, które wyślę do mnie maila z propozycją treści posta, zachęcam do kreatywności tutaj, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby puścić reklamę czegokolwiek, tylko żeby puścić coś skutecznego. Na koniec chciałem jeszcze zapytać, czy ktoś z Was chciałby włączyć się tutaj do mnie, bo jest taka możliwość, włączyć się tutaj do mnie online i zadać jakieś pytanie po prostu tak online, czy to w formie z wideo, czy to bez wideo, jak chcecie. Tylko wystarczy, że napiszecie mi na czacie, ja wtedy Wam przypiszę rolę prezentera i możemy sobie tutaj po prostu porozmawiać. Agata napisała, że nie chce się włączać, ale chce napisać, że uwielbia Funnymoney. Okej. A dlaczego uwielbiasz Funnymoney? To jak już tak piszesz, to powiedz, dlaczego uwielbiasz Funnymoney? A do innych osób pytanie, co możemy zrobić lepiej? Albo czy widzieliście już nową przypominajkę w wersji 4.0? Czy jeszcze jej nie widzieliście? Podejrzewam, że widzieliście, bo ona się zaktualizowała samodzielnie. Jeszcze myślimy nad kolejnymi zmianami w przypominajce. Oprócz tego, że pojawiają się aktualne okazje i jest możliwość uśpienia na wybranych stronach. Aktywna ikonka oczywiście, która no, teraz jest nieaktywna, bo na stronie funnymoney.pl nie można włączyć, aktywować darowizny, ale na stronach sklepów ona się pojawia. Wejdźmy sobie na booking.com i możemy sobie zobaczyć, tam ikonka tutaj mruga. W momencie, gdy aktywuję darowiznę,
to ta ikonka, pojawi się zielony czek, że darowizna jest tutaj aktywna. I mamy informację, że darowizna jest na tej stronie aktywna. A Gata napisała, chyba bo robicie wszystko starannie z głową, NG mogą liczyć na wsparcie, także w marketingu ogólnie jest to sprytny i ideowy pomysł. Dziękuję bardzo. No, staramy się na tyle, na ile jest to możliwe. No, korzystamy z wiedzy, technologii, doświadczenia. Myślę, że dużą rolę w tym, co robimy, odnosi też całe ustawiczne kształcenie się. Ustawiczne szukanie tego, co się zmieniło, co jest nowego w świecie technologii związanej z pomaganiem, albo niekoniecznie związanej z pomaganiem, ale jak można ją zaadoptować do tego, żeby wspierać w jakiś sposób organizacje społeczne, czyli de facto jak realizować naszą misję, którą jest właśnie wspieranie organizacji w pozyskiwaniu środków na działanie. Agnieszka napisała, czy robiliście badania, na ile pomaganie z Fanimani jest znane wśród osób robiących zakupy w internecie? Nie, nie robiliśmy takich badań. Wiemy, ale to jest taka wiedza sprzed kilku lat, że wrażliwość osób, które robią zakupy w internecie, wrażliwość tych osób na pomaganie jest mniejsza niż odsetek osób robiących zakupy w internecie wśród osób, które są generalnie wrażliwe na pomaganie. Czyli te osoby, które i tak pomagają w jakiś sposób, albo włączają się, nie wiem, wolontariat, albo nie wiem, obserwują was na Facebooku, albo robią cokolwiek, co jest związanego z pomaganiem, szeroko pojętym pomaganiem, łatwiej dotrzeć do nich i im powiedzieć, że jeśli robią zakupy w internecie, to mogą bezpłatnie pomagać, niż w drugą stronę. Takich badań jeszcze nie robiliśmy. Szkoda, Agata napisała, że szkoda tylko, że ludzie nie tak łatwo się przyswajają i trzeba się nad tym napocić, żeby zebrać grupę. Tak, no ja bym powiedział, że nic, co jest wartościowe, nie jest proste, tak generalnie. Mamy przykład wielu organizacji, które przez pierwszy rok, od kiedy dołączyły do Fanimani, intensywnie prowadziły działania, docierały do różnych osób, przekonywały różne osoby, a teraz nie robią nic. Można powiedzieć, że spijają śmietankę, tak? Czyli mają tam, nie wiem, 80-90 wspierających i co kwartał odbierają kilka tysięcy złotych z darowizn zakupów. A i teraz jak gdyby nie robią, albo nie robią nic, albo robią niewiele, nie wiem. Mają linka w stopce mailowej albo linka w poście na Facebooku i to jest jak gdyby wszystko na ten moment. No to jest jak gdyby kula śnieżna, tak? Każda kolejna osoba po prostu, gdy dołączy, to z czasem jak gdyby tych darowizn robi się coraz więcej. Sposobem na to, jak tobie to ułatwić, Agata, może być film, który jest w materiałach. Film, który jest tak, jak działa Fanimani. Bo ten film jak gdyby wyjaśnia takie podstaw i ten film możecie pobrać jako MP4. Nawet gdzieś tam jest w tych wiadomościach WhatsApp Messenger, że znajdziecie propozycję takiej treści, że możecie wysłać ten film na WhatsAppie albo na Messengerze do osoby, która po prostu zobaczy sobie filmik i zrozumie ideę, tak? To może jak gdyby ułatwić wam przekazywanie tych informacji, zamiast na przykład odpisywać na kolejną wiadomość. Innym sposobem jest to, że możecie zacząć rozmowę i w momencie, gdy ktoś zada jakieś pytanie, to odpowiedzieć tym filmem, tak? Tutaj jest filmik, który wyjaśnia 90%, albo wysłać jedną wiadomość, poczekać chwilę i wysłać za chwilę drugą wiadomość z filmikiem. Taki, tak na dobrą sprawę, sposób, w który czasami chatboty działają, tak? Że one jakby czekają na jakąś reakcję i dopiero później, albo czekają ileś tam sekund i dopiero później wysyłają wiadomość, bo wynika to jakby trochę z naturalnego działania. Justyna napisała, mnie interesuje, jak dobrze w komunikacji rozegrać kwestię tego, że mamy swoją grupę licytacyjną w kontekście Black Friday, świąt i tak dalej, bo jednocześnie zachęcamy do robienia zakupów i prezentów w grupie licytacyjnej, a przy okazji zakupów wspierania przez Fanimani.
Okej. Okay. Ciekawy przypadek, Justyna. Czyli tak na dobrą sprawę, jeśli dobrze to rozumiem, tak? Macie grupę licytacyjną, w której każdy zakup to de facto jest wsparcie, darowizna dla Was. Z drugiej strony są zakupy w internecie poza tą grupą licytacyjną, zakupy w internecie i darowizna przez Fani Mani. Jeśli dobrze rozumiem, to przychodzi mi do głowy od razu jak gdyby albo połączenie tego, czyli zakupowe sposoby do pomagania, jak nam pomóc. Tak roboczo teraz myślę, tworzę na bieżąco zakupowe pomysły, jak nam pomóc. I nie wiem, dwie strzałeczki czy dwa elementy, tak? Grupa na Facebooku, korzystanie z Fani Mani. I tak na dobrą sprawę docieracie w tym momencie z jedną i drugą rzeczą. Takim prostym przekazem docieracie z jedną i drugą rzeczą. Ale ją rozróżniacie, tak? Czyli tutaj macie cały internet, a tutaj jest tylko jedna rzecz, czyli grupa zakupowa. To, co mi przyszło do głowy. Marian napisał, jak można włączyć sklep internetowy do programu darowizn na Fani Mani. Tutaj na stronie Fani Mani w stopce znajdziesz dla firm. I jak sobie przejdziesz tam dla firm, to sprzedajesz przez internet, możesz sobie dołączyć jako sklep internetowy, jako biznes. Kula śnieżna to najlepsze określenie, tak. Agnieszka zapytała, jaka jest średnia darowizna od jednej osoby w ciągu roku. To się waha w zależności od organizacji, ale z takich ostatnich danych, które wyciągałem, to jest około 45 zł. Mniej więcej tyle, ile z 1%. Adrian napisał, że o. Gdy widzę, ile złotych groszy idzie na organizację po zakupach, czuję, jakbym zdobywał punkty w grze. Czy co, już może myśleliście o jakichś nagrodach, upominkach dla przekazujących darowizny w ten sposób? Powyżej pewnej kwoty, albo wiecie, czy jakieś organizacje to robią, zważywszy na brak dostępu do danych tych osób. To jest rzecz, którą możemy Wam udostępnić. Musiałbym sprawdzić, ile, ale mamy jeszcze trochę gadżetów. Gadżetów, które polegają na tym, że jest to zasłonka do kamerki internetowej. Tak właśnie ona działa, że można sobie zniknąć w trakcie. To jest taki jeden z takich gadżetów. Drugi gadżet to są torby, takie torby bawełniane, torby naturalne z logotypem Fani Mani. Możecie to wykorzystać jako właśnie albo podziękowanie dla tych najlepszych wspierających, albo też nie wiem, zrobić taki ranking osób. W panelu organizacji, to widzisz, dobrze, że o tym mówisz, to wejdziemy sobie jeszcze raz tutaj do panelu organizacji. Wejdziemy sobie na historię darowizn. Udostępniam ekran, ok. Możecie sobie tutaj pobrać historię darowizn w pliku CSV i na przykład wyciągnąć sobie liderów wśród wspierających z danego miesiąca, tak? Czyli możecie zrobić takiego posta z podsumowaniem. W październiku liderem w darowiznach od zakupów online, w przekazywaniu darowizn był, nie wiem, Wojtek. Przekazał nam łącznie taką i taką kwotę. Dziękujemy, mamy dla Ciebie gadżet. Oczywiście te gadżety wcześniej możecie dostać od nas. Wyślijcie do mnie maila na marek@fanimani.pl z hasłem gadżet. Ja sprawdzę w międzyczasie, ile takich gadżetów mamy i Wam powiem, ile Wam możemy po prostu wysłać. Te gadżety dla Was są bezpłatne, tak? Także marek@fanimani z tematem gadżet. Sprawdzę, ile gadżetów mamy. Możecie je wykorzystać chociażby w taki sposób, żeby tutaj sprawdzić. Temat, tak jak pewnie, przepraszam, nie wiem, czy widziałeś na grupie Fanimani, czy nie, na fundraiserach. Tam pojawił się właśnie temat, między innymi właśnie dostępu do danych. Planujemy właśnie zrobienie jakiejś formy, na razie nie chcę mówić za dużo, jakiejś formy komunikacji pomiędzy organizacją a osobami, które wspierają Was przy okazji zakupów w internecie. To oczywiście się nie tyczy innych rzeczy, czyli jeśli korzystacie z płatności Fani Mani, Fani Pay, albo ze zbiórek na Fani Mani, to tam dostęp do danych darczyńców macie, tak? To się tyczy tylko i wyłącznie darowizn od zakupów w internecie. To się pojawiło akurat w tym wątku tutaj.
W tym wątku się to pojawiło. To jest w ogóle ciekawy wątek, nie wiem, czy wszyscy widzieli. Jedna z organizacji od lat już, naprawdę od wielu, wielu lat, co miesiąc publikuje na grupie, na forum takim internetowym, co miesiąc publikuje listę darczyńców z danego miesiąca. Imię, pierwsza litera, nazwisko albo jakiś tam pseudonim, który się pojawił, kwota, data wpłaty. Moim zdaniem super pomysł na docenienie darczyńców i przekazanie im informacji, że widzimy i dziękujemy za wasze wsparcie. I to coś, co jest zrobione, można powiedzieć, na trochę na taką skalę masową, tak? No bo wiadomo, że to nie jest wysłana indywidualnie informacja, ale z drugiej strony opublikowanie takiej informacji w internecie pokazuje, że jest społeczność, w tym przypadku całkiem spora, to jest tylko fragment tej listy, całkiem spora społeczność osób, które wspierają tę organizację, tak? Czyli to też pokazuje innym osobom, które patrzą na takie posty, że są osoby, które wspierają tę organizację, czyli przekonały się do niej, czyli zaufały tej organizacji, czyli ja też mogę jej zaufać, w domyśle oczywiście, tak? Więc to jest fajny sposób na to, żeby, moim zdaniem fajny sposób na to, żeby de facto budować kolejne osoby, które będą wspierać waszą organizację. Analogicznie możecie zrobić, korzystając z historii wspierających, z listy wspierających na Fanimani i zrobić na przykład zestawienie z miesiąca czy kwartału osób, które dołączyły do Fanimani i wspierania was przy okazji zakupów, tak? Czyli w tym miesiącu dołączyli do na przykład do 50 osób, czy do 47 osób, które wspierają nas przy okazji zakupu w internecie, w tym miesiącu dołączyło kolejne 15 i jest to, nie wiem, Paulina, Marek, Anna, Tomek, Michał, Julia, Marlena, Klaudia, Tadeusz, tak? I tam wymienić z imion. Sposób na to, żeby pokazać, że to działa, pokazać, że są inne osoby, które już z tego korzystają, które już to robią. Jeśli nie jesteście jeszcze w grupie, to zapraszam. Fundraiserzy Fanimani, jeśli będziecie mieć jakieś pytania do mnie, jeśli chcecie się umówić na spotkanie, fanimani.pl/spotkanie. Spotkanie, tak, dokładnie. I tam możecie sobie wybrać jakiś termin rozmowy ze mną. Możecie się umówić po prostu na takie, odpowiadam od razu, bezpłatne spotkanie, można powiedzieć konsultacje ze mną. Możemy się poznać, jeśli się jeszcze wcześniej nie poznaliśmy. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Przypominam o dwóch kwestiach. Reklama, pomysł, treść posta, którego chcecie wrzucić i wesprzemy pierwsze 10 organizacji, które się zgłoszy, wesprzemy promocją na Facebooku, reklamą na Facebooku. Druga rzecz, jeśli chcecie gadżety, napiszcie do mnie w sprawie gadżetów, sprawdzę, ile ich jeszcze mamy i możemy wam po prostu wysłać gadżety, które wykorzystacie w taki czy inny sposób do nie wiem, docenienia waszych wspierających czy do pozyskania nowych. Na przykład możecie wysłać wiadomość: słuchaj, mam dla ciebie gadżet taki i taki, a czy ty wiesz w ogóle, co to jest to Fanimani? I czy już korzystasz? Jak targetować, a jeszcze jest pytanie, Justyna, jak targetować grupę docelową do reklam na Facebooku? W sensie, jakie osoby są tymi, które rzeczywiście pomagają? Nie jestem specjalistą od targetowania reklam na Facebooku. Z naszych doświadczeń mogę powiedzieć, że są to głównie kobiety, chociaż mężczyzn jest mniej w grupie pomagających, to z drugiej strony, jak oni się wkręcą, to wartość ich darowizn od zakupów jest większa, ale generalnie są to głównie kobiety i takim sposobem na jakby powiększenie tej grupy mogą być grupy lookalike, czyli możecie trafić do osób, które lubią was i ich znajomych na przykład, bądź też można to targetować na przykład na osoby, które, jeśli dobrze kojarzę te opcje targetowania, udostępniły na przykład posta, który mówi o Fanimani, o wspieraniu was przez Fanimani, tak? Bo są to osoby, które no, albo korzystają z Fanimani,
albo w jakiś sposób chcą promować tą formę pomagania waszej organizacji. Czyli i w tym momencie możecie targetować nie tylko do tych osób, ale na przykład do znajomych tych osób, które właśnie udostępniły danego posta. To tak na szybko, ale ja sobie zapiszę ten temat, bo faktycznie jest to ciekawe. Zrobię sobie zrzut ekranu, będzie najszybciej z danego tego pytania, ale też karteczka post-it, jak targetować. Zapytam osobę, która się tym fachowo zajmuje. Ja też tych reklam nie będę u was uruchamiał, także spokojnie. Zajmuje się tym osoba, która, że tak powiem, zjadła zęby na tym i siedzi w tym na co dzień. Ja myślę, że Justyna po tej akcji właśnie z 10 organizacjami, dla których uruchomimy te reklamy, będę w stanie po prostu podzielić się doświadczeniem. Może uda się zrobić webinar z tą osobą, która prowadziła te reklamy i zdradzić tajniki targetowania i w ogóle robienia reklam na Facebooku. Najlepiej, Justyna, jeśli do mnie napiszesz i się przypomnisz za 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie myślę, że będziemy już po i będę w stanie coś więcej powiedzieć. Zapisałem sobie to jakby niezależnie, ale przy ilości tematów, które są na mojej głowie na koniec roku, obawiam się, że może gdzieś to uciec, więc prośba do Ciebie, wejdź do Gmaila, jeśli korzystasz z Gmaila, jest tam taka fajna funkcja, wyślij później i już teraz możesz wysłać maila, który wyśle się do mnie za 2 tygodnie i napisać w treści, nawiązać do tego webinaru. To jest też taki mój sposób na przykład przypominanie o czymś albo na komunikację z różnymi osobami, taką podtrzymywanie relacji, że od razu po rozmowie jednej otwieram maila i wysyłam maila, który się wyśle za miesiąc, za 2 miesiące na przykład, z zapytaniem, co tam słychać w kontekście naszej rozmowy, którą mamy dzisiaj. Takie tips and tricks. Dobrze, kochani, udało mi się zamknąć w ciągu godziny 13:00. Dziękuję Wam bardzo. Jesteśmy w kontakcie, jeśli macie pytania, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Spotkanie, grupa na Facebooku albo mail. Zapraszam do kontaktu i jesteśmy na łączach. Trzymajcie się. Cześć. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.